Dobrze. Więc dobry wieczór wszystkim. Ja nazywam się Inga Marekwia i dziś w ramach cyklu Rozmów Dziewczyny Razem porozmawiam z Kasią Babis. Dzień dobry, cześć. Kasiu, bardzo dziękuję, że zgodziłaś się dzisiaj tutaj do nas dołączyć. Bardzo mi miło, że możemy porozmawiać. Nie ma sprawy. Wielkie dzięki za zaproszenie. Dobrze. Więc zacznijmy od tego, że Kasia jest rysowniczką i autorką komiksów, które są doceniane w Polsce i na świecie. Więc właśnie może od tej strony twojego życia zacznijmy, mianowicie od twojego zawodowego sukcesu, o którym rozpisywały się polskie media. Bo w 2019 roku twoja grafika pojawiła się na łamach The New Yorkera. Co ta grafika przedstawiała i jak w ogóle udało ci się zadebiutować na łamach tak prestiżowego magazynu? Część tego szumu medialnego powstała dlatego, że poszła w sieć taka dezinformacja, że byłam autorką okładki tego numeru The New Yorkera, co wynikało z prostej pomyłki, bo chwaląc się tym, że zostałam publikowana w New Yorkerze, trzymałam ten magazyn obok siebie, więc było widać tylko okładkę, więc pewnie część jakichś mediów uznała, a to pewnie zrobiła tę okładkę. W każdym razie ilustracja, której faktycznie byłam autorką, to jeden komiksów w środku, bo New Yorker jest w ogóle znany z rysunków satyrycznych, które pojawiają się między artykułami i zwykle są właśnie jakimiś krótkimi, zabawnymi komentarzami na temat rzeczywistości. I też przez długi czas te komiksy New Yorkerowe miały taką opinię bycia trochę przeintelektualizowanych, może trochę takich pretensjonalnie nowojorsko-inteligenckich, więc jakby wydaje mi się, że to, czym dotarłam do redaktorów New Yorkera, był troszkę autoironiczny typ humoru, w którym w zasadzie naśmiewam się z, powiedzmy, pokolenia boomersów, które narzeka, że młodzież to teraz tylko robi sobie fotki albo swojemu jedzeniu, bo jest taka zapatrzona w siebie, a cała akcja dzieje się w galerii sztuki, gdzie na ścianach wiszą właśnie portrety ludzi i ich jedzenia malowane gdzieś tam w XVI wieku, czy w ogóle kilkaset lat temu, więc taki krótki, śmieszny komentarz. I to, jak się tam znalazłam, było związane z tym, że w ogóle tworzyłam już na rynek amerykański wcześniej, publikując w kilku mniejszych magazynach, a przede wszystkim na portalu The Nip, który jest portalem poświęconym całkowicie rysunkom satyrycznym i komiksom właśnie o zabarwieniu politycznym. I tam na tej stronie The Nip odnalazła mnie redaktorka New Yorkera, która jest odpowiedzialna za editorial cartoons, czyli właśnie rysunki satyryczne. Pytała, czy nie chciałabym czegoś dla nich zrobić. No i proces cały wygląda tak, że co tydzień można wysyłać około 6 propozycji takich ilustracji do magazynu i akurat udało się, że jedna z tych moich propozycji się spodobała i została opublikowana i tam jest. Jasne, więc właśnie wspomniałaś o tym, że tworzyłaś komiksy o takim zabarwieniu politycznym i właśnie tutaj chciałabym przejść do kolejnej części twojego życia, bo jesteś też aktywistką polityczną, organizujesz protesty, działasz w lewicowych organizacjach, co zresztą nie pozostaje bez wpływu na twoją twórczość. Dlaczego postanowiłaś poświęcić tak wiele komiksów tej tematyce społeczno-politycznej? Bo w końcu niektórym mogłoby się wydawać, że to są tematy raczej dla dziennikarzy, publicystów, a nie dla autorów komiksów. Z tym, że właśnie akurat taka kategoria jak rysunek satyryczny istnieje gdzieś na pograniczu polskiej sztuki i publicystyki od dawna, z tym, że faktycznie często nie jest kojarzona z komiksem, bo znam też autorów rysunków satyrycznych starszego pokolenia, którzy wręcz oburzają się, kiedy nazwie się ich rysownikami komiksów, w jakiś sposób uważają to za bardziej uwłaczające niż bycie twórcą rysunków satyrycznych. No, różnica jest niewielka i sprowadza się do tego samego, do zabawnego komentowania rzeczywistości, takiego błyskotliwego komentowania rzeczywistości. I zwłaszcza przy tym, jak rozwijają się media społecznościowe,
komiks okazuje się świetnym medium do przekazywania treści, do komentowania tego, co się dzieje w życiu publicznym, politycznym, społecznym, ze względu na to, jakie możliwości rodzi łączenie medium wizualnego z krótką treścią, łatwo przyswajalną w internecie, i ze względu na to, jak łatwo przenosi się wiralowo w takiej formie. Więc o ile w prasie taka instytucja właśnie jak komentowanie życia publicznego przez rysunek z tekstem istnieje od dawna, tak internet doprowadził moim zdaniem do totalnego renesansu i boomu komiksu jako medium właśnie zaangażowanego. Do tego stopnia, że właśnie nie tylko w internecie, ale też w publicystyce takiej papierowej bardziej powiedzmy, coraz popularniejsze staje się komiks jako medium reportażowe. Są artyści, którzy wręcz jak Guy Delisle, którzy zajmują się tworzeniem reportaży, które są też komiksami, co moim zdaniem rodzi zupełnie fascynujące możliwości przekazywania treści, które nie są fikcją, w sposób może nie bardziej angażujący niż tekst, ale na pewno zupełnie inaczej angażujący niż tekst, więc po prostu daje nowe, zupełnie inne możliwości. Jasne. Więc teraz chciałam zapytać Cię o Twoją działalność na YouTubie, bo na YouTubie ostatnio zaczęłaś oceniać twórczość tak zwanych dziadów polskiej fantastyki, a opowiadałaś kiedyś w wywiadzie, że jako nastolatka byłaś nawet fanką Ahai czy tego cyklu inkwizytorskiego, które teraz krytykujesz. Więc skąd u Ciebie taka zmiana w odbiorze tych publikacji? Myślę, że zmiana w ogóle jako człowieka między 13 a powiedzmy 28 rokiem życia jest olbrzymia na każdym polu. Więc jeśli chodzi o taką dojrzałość w przyswajaniu literatury, to oczywiście jest zupełnie naturalne, że trochę tu ewoluowałam. To, co do mnie przemawiało jako nastolatki w tych książkach, to po pierwsze to, że było to w ogóle fantastyka, którą się interesowałam w każdej jej postaci, uczestnicząc w konwentach, grając w RPG i czytając też właśnie zagraniczną literaturę fantasy. No a ta była bliższa, bo właśnie z tymi polskimi, słowiańskimi akcentami, plus no, w przypadku Ahai była to jedna z niewielu bohaterek kobiet, które w ogóle się w tej polskiej fantastyce pojawiały, poza oczywiście sagą wiedźmińską. No więc naturalnie mnie przyciągnęła w jakiś sposób. Fakt, że no, to bohaterki były opisane jak były, to już zupełnie co innego. I w jakiś sposób oczywiście wtedy nie przyciągało to tak mojej uwagi jak teraz. Jasne. Więc co tak ostatecznie popchnęło Cię do tego, żeby do stworzenia w ogóle tego wspomnianego cyklu, czyli tego cyklu o dziadach polskiej fantastyki? W związku z tym moim zainteresowaniem fantastyką w nastolenstwie, które zresztą podzielało wielu moich rówieśników, często wspominaliśmy sobie nasze ulubione książki z młodości i ja często ten temat podnosiłam wśród znajomych. Ej, a pamiętacie, jakie dziwne rzeczy się tam działy w tej Ahai, że one tam jeździły w ogóle nago na tych koniach, sikały po nogach ciągle. No i okazało się, że zapanowało jakieś pokoleniowe wyparcie. Wszyscy moi znajomi mówili, nie, no co ty, przecież czytaliśmy te książki i były nawet spoko, nic tam takiego się nie działo. No i stwierdziłam, że może faktycznie dużo z nas wyparło w jakiś sposób to, jak czasami naprawdę skrajnie obraźliwe, czy wulgarne, czy obrzydliwe, czy po prostu głupie rzeczy tam się znajdowały w tych książkach. I że będzie... Może oczywiście formą jakiejś zbiorowej terapii to za dużo powiedziane, ale może jakąś formą dobrej zbiorowej zabawy, przypomnienie sobie tego, jakie to było wtedy słabe. Tak, a jak myślisz właśnie, skąd w ludziach się bierze ta akceptacja dla tego typu zjawisk? Oczywiście pomijając ten czynnik jakby może niedojrzałości, czy wiadomo, bycia po prostu nastolatkiem i nie zwracania uwagi na takie rzeczy. Tak, to bardzo dobre pytanie, bo my byliśmy nastolatkami jako odbiorcy.
A twórcy tej literatury byli już dorosłymi ludźmi, po których można by oczekiwać trochę więcej świadomości na różne tematy, trochę więcej krytyki. Z tym, że właśnie wtedy w latach 2000, kiedy był ten boom książek polskich fantastycznych, idee tego typu, bo przecież nie tylko seksizm punktowałam w tych historiach, ale też jakby skrajny neoliberalizm, czy konserwatyzm, czy monarchizm, czy wręcz taki bardzo niepokojący nacjonalizm momentami, to było coś, czym wtedy oddychało się jak powietrzem. To było naturalne tło ideologiczne, którego nawet nie uważało się za cokolwiek szczególnie politycznego, czy za jakąkolwiek ideologię. Jakby fakt, że wolny rynek jest najwyższą możliwą formą ludzkiej myśli i organizacji społecznej, przez to, że właśnie Polska jest takim wybitnym narodem tego wszystkiego, to chłonęliśmy w szkole, to chłonęliśmy w mediach i jakby to było zupełnie wtedy niepodważalne. Tak samo jakby było to początki internetu, byłby to właśnie specyficzny rodzaj poczucia humoru, który wtedy był popularny, który przyzwalał na dużo właśnie seksizmu czy obraźliwych treści, które przechodziły pod płaszczykiem ironii, w który zawsze można było to ubrać, tak zwany seksizm Schrödingera, że jeżeli ktoś się przyczepi, to przecież to było tylko żart ironiczny, jak się nikt nie przyczepi, to dalej będziemy opowiadać, że tam baby do kuchni, prawda? Więc to był taki klimat, w którym zupełnie wszystko przechodziło bez mrugnięcia okiem, a w okolicznościach, kiedy powstaje właśnie jakieś wydawnictwo, które skupia wokół siebie takich autorów bardzo popularnych, w środowiskach, gdzie na konwentach ci autorzy są wręcz otoczeni kultem przez bardzo młodych odbiorców, łatwo zgubić gdzieś tą samokrytykę i brnąć w coraz bardziej jakieś radykalne treści, które po prostu bardzo źle się zestarzały i problem jest teraz taki, że nie ma żadnej woli, żeby z nich wybrnąć, żeby się wycofać i może trochę zreflektować na temat tego, co się kiedyś tworzyło i jak może to być odbierane współcześnie. Właśnie często też podkreślasz, że fabuła książki jest ogólnie silnie powiązana z życiem czy poglądami autora, i wykracza poza tą fikcję literacką, którą często lubią się ludzie zasłaniać. Więc dlaczego tak sądzisz? Przede wszystkim bardzo nie lubię, kiedy zarzuca się mi jako autorce czy ogółem artystom bycie, że to jest zbyt polityczne, że artyści nie powinni być polityczni, powinni się zajmować sztuką, co jest kompletnie absurdalne. Jakby polityka i sztuka były nierozerwalne od zawsze i to, czym w ogóle jest dla mnie sztuka, jest też polityką, bo co tak naprawdę robimy, nawet tworząc powiedzmy książkę fantasy z jakimś wymyślonym światem? Budujemy ten świat na podstawie tego, co obserwujemy i w jaki sposób obserwujemy i przychodzi to wszystko przez jakiś filtr naszej świadomości i naszych przekonań. Więc nawet kiedy budujemy jakąś książkę o zmyślonych przygodach zmyślonego bohatera w zmyślonym świecie, to tworzymy ją w jakimś celu i chcemy coś przekazać. I nawet jeżeli ten cel i ten przekaz to jest tylko dobra zabawa, to co nas bawi, dlaczego nas bawi, też wynika z pewnych rzeczy, z tego jak patrzymy na świat, z tego jak postrzegamy różne rzeczy. Humor też jest bardzo polityczny, więc nie da się, więc z każdego dzieła da się w jakiś sposób wysnuć łatwiej lub trudniej, jakie poglądy na świat, w jaki sposób patrzy na świat ich autor. A w przypadku autorów tych polskiej fantastyki, którą omawiam, jest to niezwykle proste, ponieważ nie kryją się w ogóle z tym, że przekazują wielu bohaterom swoje własne przekonania na świat i wręcz utożsamiają się z tymi bohaterami. W wielu wywiadach sami tak przyznają, dzisiaj się wycofując. Są przykłady wypowiedzi Jacka Piekary, w których wprost mówi, ten bohater to tak naprawdę moje alter ego i wszystko, co on robi w tym opowiadaniu, to co ja bym naprawdę chciał zrobić, jakbym mógł. Więc nie ma absolutnie podstaw do tego, żeby to rozdzielać, a myślę, że jest dużo podstaw do tego, żeby na podstawie tego, co się dzieje w tych ich zmyślonych światach, tworzyć pewne założenia na temat tego, jak patrzą na ten świat nasz, w którym naprawdę żyjemy.
Jasne. Ja tylko jeszcze chciałam wspomnieć, to skierować do osób, które nas oglądają, że na czacie można zadawać pytania i mam nadzieję, że Kasia odpowie na nie później. Ale wróćmy teraz do dalszej części pytań ode mnie. Czy ta seksualizacja i te wszystkie problematyczne momenty tej polskiej fantastyki to jest właśnie problem tylko u nas w Polsce, czy może w takim samym natężeniu pojawia się gdzieś w jakichś zagranicznych publikacjach? Na pewno pojawia się w dużym natężeniu, ale trochę inny sposób na pewno i szybciej doszło do jakiejś refleksji na temat tego, czy tak powinno być. I mam wrażenie, że zagraniczne środowisko fantastyczne przerobiło te same rozmowy, które my przerabiamy teraz, dużo wcześniej. I te najbardziej popularne postaci literatury fantasy to nie są właśnie pisarze tego pokroju, którzy u nas w Polsce nadal sprzedają najwięcej egzemplarzy swoich książek. I że że po prostu nie jesteśmy w stanie uniknąć tego dyskursu, który już gdzieś tam się za granicą odbył. Ja też nie zawsze w każdej rozmowie podkreślam, że nie jestem wielką znawczynią ani literatury, ani w ogóle fantasy. Nie jestem na bieżąco ze wszystkimi najbardziej popularnymi pozycjami, zwłaszcza współcześnie. I ten cały cykl Dziady polskiej fantastyki powstał trochę bardziej na fali nostalgii i właśnie dla zabawy niż z bardzo pogłębionej refleksji na temat stanu, nie wiem, popkultury, fantastyki ogółem, ale no, z tego, co pobieżnie mi się wydaje, to takie rzeczy, jakie wychodziły u nas w latach 2000, nie przeszłyby przez, no, jestem przekonana, że nie przeszłyby przez jakieś szanujące się zachodnie wydawnictwa. Oczywiście. Więc właśnie mówiąc tutaj o tej fantastyce za granicą, jak ty w ogóle widzisz przyszłość polskiej fantastyki? Czy może kiedyś uda nam się, powiedzmy tak sobie kolokwialnie, dogonić ten Zachód? Czy ta literatura fantastyczna będzie bardziej feministyczna, bardziej lewicowa, czy po prostu normalniejsza? Jestem przekonana, że tak będzie i wiem, że to już się dzieje, bo spływają w związku z moją serią do mnie kolejne polecenia świetnych autorek współczesnych fantastyki, które muszę nadrobić i muszę właśnie może polecić i jakby podać dalej, bo wiele osób właśnie ze względu na moje filmy być może wraca do czytania fantastyki, czy w ogóle styka się z fantastyką po raz pierwszy, więc dobrze byłoby faktycznie pójść w świat z takim przekazem, że są dobre rzeczy i są świetne autorki, są fajni autorzy już teraz. I mam nadzieję, że uda im się przebić do takiej popularności, jaką cieszyła się polska fantastyka właśnie w latach 2000, która mam wrażenie, nie mam też żadnych danych na temat sprzedaży czy popularności ogółem, ale wydaje mi się, że trochę trudniej jest już dobić do takich liczb, co kiedyś autorzy polskiej fantastyki. W każdym razie jestem pełna dobrej myśli i już widzę, że to się dzieje, już widzę, że pewne rzeczy nie przechodzą, że do autorów zaczyna docierać, że młodzi ludzie po prostu nie chcą już czytać pewnych rzeczy, nie identyfikują się z pewnymi ideami, które dzisiaj uważamy za skrajne, obraźliwe czy niebezpieczne, czy po prostu nudne lub infantylne, jak właśnie jakieś dziwaczne seksualizowanie kobiet i ogółem pisanie o kobietach bardziej jak o rekwizytach niż autentycznych postaciach. Jestem przekonana, że to się zmienia i że dużo dobrego jeszcze się zadzieje na tym rynku u nas. Oczywiście. I oczywiście no nie można mówić tutaj o tej zmianie jako czymś, co na pewno będzie ostateczne i pełne, ale jak myślisz, jak długo tej polskiej fantastyce może zająć taka transformacja, chociaż w jakiejś części? W jakiejś części ona już na pewno nastąpiła.
Musielibyśmy ustalić, jakby co będzie tym jakby naszym celem, co rozumiemy przez to, jak się zmieni właśnie, czy ilość jakby autorek na przykład w porównaniu do autorów się trochę wyrówna, przynajmniej publikowanych, czy kiedy sprzedażowo dogonimy popularnych autorów z lat 2000, być może już to się dzieje, tak jak mówiłam, nie znam dobrze tego współczesnego rynku, więc myślę, że może warto, może jest to jakiś pomysł dla mnie, żeby zaprosić na rozmowę do któregoś filmu, którąś z polskich autorek fantasy i porozmawiać z nią na ten temat, dowiedzieć się, jak jest teraz stan polskiej fantastyki z pewniejszego źródła i na tej podstawie wysnuć jakieś prognozy, kiedy, co się będzie działo. Jasne, ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. I też chciałam zapytać już tak na koniec, bo to już będzie ostatnie pytanie ode mnie dziś. Czy są jakieś dzieła literackie, które cię inspirują? Czy może jakaś dobra fantastyka, może jakieś komiksy, albo coś, co po prostu, coś może coś bardziej feministycznego, lewicowego, coś, co cię inspiruje i jakoś na ciebie wpływa może? Rzeczy, które czytam, to w zasadzie można powiedzieć, że są tylko dwa rodzaje książek, które czytam ostatnio i są to reportaże i science fiction. Więc tak, literatura faktu i science fiction to moje obecnie dwa absolutnie ulubione gatunki. Może dlatego, że uwielbiam, kiedy autorki snują refleksje na temat społeczeństw. I właśnie reportaże i mam wrażenie, że science fiction, chociaż dzieje się w przyszłości, to też tak naprawdę są po prostu jakąś diagnozą tego, jak jest teraz, bo żeby wysnuć jakąś wizję tego, jak będzie, musimy podjąć się jakiejś diagnozy tego, jak jest i co z tego wyniknie. Więc na zmianę czytam właśnie albo jakiś reportaż, albo jakąś książkę science fiction. Ostatnią, którą przeczytałam i polecam też chyba we wszystkich rozmowach, jest Aurora Stanleya Lee Robinsona, która jest taką książką, która powstała jako odpowiedź na jeden z projektów NASA, który dotyczył podróży międzygwiezdnych na statkach pokoleniowych, czyli jakby osiedlanie obcych planet w innych galaktykach przez wysyłanie statków, na których ze względu na długość podróży kosmicznych ludzkość będzie musiała jakby wymieniać kolejne pokolenia, które będą ten statek ku tej nowej planecie prowadzić. I w zasadzie cała książka jest podsumowaniem tego, dlaczego jest to absolutnie beznadziejny pomysł, który nie ma prawa wypalić i jakie niesie ze sobą konsekwencje. I dlaczego powinniśmy jednak może zostać tutaj i ogarnąć tę planetę, do której wyewoluowaliśmy i na której jakby wszystko sprzyja temu, żebyśmy mogli się rozwijać, w przeciwieństwie do innych planet, gdzie najprawdopodobniej absolutnie wszystko chce nas jednak zabić. I jest to właśnie bardzo taka skrupulatnie napisana, z niesamowitym researchem, z olbrzymią dbałością o szczegóły dotyczące i fizyki, i biologii, i inżynierii, że czyta się to naprawdę niesamowicie dobrze i pochłonęłam ostatnio bardzo szybko Aurorę. I tak, jeśli chodzi o komiksy, to tak jak wspominałam, jest to świetne medium reportażowe, więc bardzo lubię tego typu komiksy, na przykład właśnie Gaia Delizo, jego reportaże z Pyongyang, z Korei Północnej, lub wywiad, lub komiks o tytule Zakładnik, który jest wywiadem z mężczyzną, który został porwany na akcji humanitarnej, co są też fascynujące sprawy. No i bardzo lubię też takie mniej sensacyjne reportaże, bardziej może biografie niż reportaże komiksowe, jak u nas na przykład świetnym przykładem takiego gatunku jest Anna Krztoń i jej Weź się w garść komiks, który właśnie jest takim slice of life, opowieścią o życiu autorki 20-paroletniej dziewczyny i jest to właśnie taka bardzo, bardzo babska historia, ale
w taki sposób, że po prostu w centrum stawia narrację bardzo kobiecą, choć nie jest to wprost feministyczny komiks. W podobny sposób kojarzy mi się komiks z pewnego lata, który też jest przepięknie narysowany i też opowiada po prostu o historii autorki z dzieciństwa. I uwielbiam takie komiksy, które gdzieś tam, bo jest to właśnie świetne medium do tego, żeby gdzieś uchwycić takie wspomnienia, uchwycić jakieś momenty i oddać je w taki sposób, że faktycznie jako czytelnicy czujemy całą, pełną atmosferę tego momentu w taki sposób, w który nie dałoby się go oddać tylko słowami i w jakiś sposób kompletnie zaangażować się i w tę historię, i w ten świat, i w to wspomnienie, i w pełni się w nie zagłębić. I nawet jeżeli nie jest to jakaś sensacyjna historia, tylko zwykła opowieść o dojrzewaniu, o dorosłości, o przyjaźni, o relacjach, o rodzinie, to ten sposób, w jaki łatwo się utożsamiać z postaciami w ten sposób sprawia, że nagle wszystko staje się dużo bardziej fascynujące niż brzmi na pierwszy rzut oka. Bardzo dziękuję Ci za podanie tych wszystkich pozycji. Ja na pewno skorzystam z Twoich poleceń i mam nadzieję, że nasi widzowie również. I z moich pytań to już wszystko, ale mamy jeszcze pytania od widzów, którzy z nami są. Więc pierwsze pytanie, jakie tutaj mamy, to czy masz ulubioną postać fantasy wojowniczki, którą uważasz za dobrze napisaną? A, wojowniczki. Tak, na pewno przychodzi mi sporo postaci do głowy. Gdzieś ze wspomnień z daleka właśnie z młodości pamiętam łuczniczkę Milwę z Wiedźmina, która zawsze robiła na mnie duże wrażenie. A kiedy zaczęłam oglądać Grę o Tron, na pewno Brienne z Starfu zrobiła też na mnie wrażenie jako postać przez to, jak właśnie przełamywała moim zdaniem te standardowe tropy z fantastyki, gdzie jeżeli kobieta jest wojowniczką, to jest szczególnie zwinną i sprytną wojowniczką, ponieważ no, nie ma szans w starciu z facetem, więc musi nadrabiać się zwinnością czy wręcz seksapilem, co zawsze mnie bardzo rozbraja w takich historiach. Nie, Brienne po prostu była jednocześnie kobietą, jednocześnie rycerzem i świetną wojowniczką i po prostu też wyznaczyła tu jakiś kanon, w którym kobietom pozwala się być tymi wojowniczkami w taki sposób, w jaki mężczyźni są wojownikami w tych historiach i pełnić podobną rolę, co wcześniej mam wrażenie rzadko się zdarzało. No oczywiście jako mała dziewczynka uwielbiałam Ksenę wojowniczą księżniczkę. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, jeśli chodzi o empowerment czy feminizm ze względu na to, że jej kostium na przykład też wydaje się średnio praktyczny jak na bycie wojowniczką. Ale no, mimo wszystko oglądało się to znakomicie i jak na tamte czasy w ogóle serial fantasy, który przechodzi test Bechdel, w sensie są tam dwie kobiety, które znamy z imienia i które rozmawiają ze sobą nawzajem o czymś więcej niż tylko mężczyznach, to już jest myślę duże osiągnięcie. Jak na tamte czasy. Na pewno jest jeszcze dużo przykładów, szczególnie z komiksów, postaci, których nie pamiętam teraz tak dobrze, ale tak, mam wrażenie, że ostatnio szczególnie dużo powstaje fajnych postaci wojowniczek, które teraz jakoś mi nie przychodzą do głowy, ale na pewno gdzieś tam są. Na pewno są. I mamy kolejne pytanie. Czy w przyszłości planujesz jakąś wystawę komiksów, czy raczej pozostaniesz na tym, co robisz związanego ze sztuką? Pewnie jeszcze jakaś wystawa komiksów się wydarzy. Oczywiście zobaczymy, jak się sytuacja pandemiczna rozwinie i kiedy w ogóle będziemy znowu mogli chodzić na wystawę, bo jeśli dobrze zrozumiałam, to od poniedziałku niestety znowu muzea są zamknięte i galerie. Ale jakieś wystawy komiksowe już brałam w wielu udział i nie mam nic przeciwko, żeby
zorganizować jakieś kolejne. Jasne. Momencik, czekamy na następne pytanie. Chwilkę. Dobrze. Kolejne pytanie. Pisałaś artykuł o Jamesie Bondzie. Są jakieś komiksy szpiegowskie, które lubisz i nie widzisz takich problemów, o których rozmawiałyśmy wcześniej? Ze szpiegowskich. Wydaje mi się, że moim takim ulubionym byłby Black Set. Chociaż jeśli chodzi o to, jak przedstawiane są w nim kobiety, to może nie jest to jakiś wzorowy przykład, ale porusza wiele ciekawych wątków związanych z nierównościami ekonomicznymi i z rasizmem. No i przede wszystkim jest absolutnie przepięknie namalowanym komiksem. Więc jeśli chodzi o przynajmniej o warstwę graficzną, jest to jeden z moich ulubionych komiksów i myślę, że Black Sada mogę polecić w miarę czystym sumieniem, ale ogółem nie jest to mój ulubiony gatunek, więc jestem pewna, że wyszły jakieś dobre komiksy tego typu, których ja po prostu nie znam, bo zwykle czytam inne. Jasne. Więc kolejne pytanie. Czy lubisz jakieś mangi? Jeśli tak, to jakie? I czy w mangach możemy znaleźć jakiś feminizm? Ach, jestem przekonana. To jest tak olbrzymie gałąź w ogóle, tak olbrzymi rynek, że założę się, że jest tam miliard feminizmu w mangach. Nie siedzę w nich aż tak mocno. Pamiętam, że czytałam w liceum, jeśli chodzi o mangi, to Helsinga, który był fajny. I Death Note, czyli bardzo mainstreamowe, bardzo popularne tytuły. A z innych z tych kręgów, no to oglądałam tylko jeszcze z anime Evangelion. I to chyba wszystko, więc jestem bardzo, bardzo nie w temacie. Jeśli chodzi o polecanie jakichś mang, to niestety nie mam do tego kompetencji, ale jestem pewna, że tam dzieje się dużo super rzeczy, więc jeśli ktoś chce mi polecać, to można wejść na naszą grupę Kleptuba i mi porzucać jakieś propozycje. Ja też zapraszam sama. Jestem na niej i jest bardzo fajnie, potwierdzam. Jak miło. Dobrze, kolejne pytanie, a raczej, nie wiem, nakaz. Wymienić trzy ulubione państwa, w których mogłabyś żyć. A, żyję w Polsce, więc chyba mogłabym, jest to możliwe. I nadal planuję, więc Polska jak najbardziej. To lubię Szwecję, a chociaż, tak, Szwecja jest okej, chyba. Nie byłam w wielu miejscach na świecie, muszę przyznać. Na przykład nigdy nie byłam poza Europą. Byłam z Europy w Hiszpanii i mi się podobało. A no i w ogóle kraje nordyckie są chyba spoko z tego, co opowiadają wszyscy znajomi i ci, którzy tam mieszkają też, to właśnie jakaś Norwegia czy wszystkie te północne nordyckie kraje są raczej spoko, więc chyba bym mogła. Ale tak, no to generalnie wszystko zależy, prawda? Jakby co miałabym tam robić i w jakich okolicznościach bym się tam dostała. I to jest trochę bardziej skomplikowane pytanie, mam wrażenie, niż tylko wymień trzy, bo mam wrażenie, że to byłoby bardzo arbitralne i teraz mogę sobie powiedzieć cokolwiek, a tak naprawdę to wszystko zależy od okoliczności, nie? Jasne. Więc kolejne pytanie mamy. Jesteś administratorką grupy na Facebooku Chleptuba. Jak uważasz, czy taka działalność na Facebooku czy YouTubie może wpływać na przekazywanie lewicowych treści? Myślę, że tak. Tak wynika z mojego doświadczenia i z mojego doświadczenia w adminowaniu grupom lewicowym już, lewicowo-rozrywkowym w internecie już wcześniej. I zdecydowanie, zwłaszcza YouTube, ma możliwości, żeby docierać swoimi algorytmami w zakątki, w które wcześniej może były mało odwiedzane przez lewicowe treści.
i widzę po wielu wypowiedziach różnych osób w tych zakątkach internetu, w których uczestniczę, że się tu odnajdują, że zaczynają drążyć pewne tematy, że pytają o, nie wiem, literaturę feministyczną, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na jakiś temat, o którym przeczytali jakiegoś posta, powiedzmy. I już gdzieś tam się zapala jakiś błysk zainteresowania i zaczynają drążyć i czytają dyskusje lub sami dyskutują w tych dyskusjach, wykuwają się różne stanowiska, ludzie wymieniają się różnymi spojrzeniami na różne sprawy, co no, moim zdaniem bardzo ciężko zaprzeczyć temu, że bardzo można od tego zlewaczyć. Zresztą wiem, sama zaczynałam swoją przygodę z aktywizmem i z lewicowością od forów internetowych z fanfikami, na których toczyły się różne dyskusje, w które zaczęłam się wkręcać i poznawać różne punkty widzenia zupełnie mi dotąd nieznane, bo dorastając w polskiej szkole, w polskiej ścianie wschodniej, no, nie miałam za wiele styczności z lewicowymi ideami, a internet mnie na nie otworzył. Jasne. Więc teraz pytanie od młodych razem. Skąd nazwa Chleb-tuba? Istniało takie pojęcie jak bread-tube, jeszcze zanim zaczęłam tworzyć swój kanał, który oznaczał, który był takim zbiorowym pojęciem, taką grupą twórców YouTube'owych, którzy tworzyli lewicowe treści, jak PhilosophyTube, albo ContraPoints, albo Big Joel, albo Topsline. I oni wszyscy jako grupa zostali nazwani BreadTube'em, czyli tym YouTube'em, który tam nam daje ten codzienny chleb i te róże. Więc jakby taki polski żart z tego i powstała nasza Chleb-tuba, nasze chlebki, pieczywka, bułeczki i osoby bezglutenowe zrzeszone na naszej grupce. Dokładnie. Więc następne pytanie. Czy możesz polecić jakiś film, serial albo tekst, który mocno wpłynął na twoje obecne postrzeganie świata? O wow, jakie pytanie. Na postrzeganie świata. Film, serial lub tekst. Tak, myślę, że najbardziej to chyba Głód Kaparosa, książka, taka cegła ponad 1000 stron. Otworzyła mi oczy na to, jak działa świat trochę i tak, no, dużo ludzi przewraca oczami, jak myślą, że o głodzie na świecie to tam, a wszyscy gadają, bo o głodzie na świecie nic się nie da z tym zrobić, no dzieci głodują w Afryce i tyle, I właśnie od tego punktu wyjścia zaczyna Kaparos w głodzie i jak w ogóle, co zrobić z tą narracją, że nikomu już się nie chce gadać o głodzie na świecie, o tym, ile ludzi dziennie umiera dlatego, że nie ma co jeść. Że jak tak bardzo mogliśmy strywializować ten temat, żeby przejść, żeby stał się banałem, na który ludzie przewracają oczami. Więc no, mocne to było bardzo dla mnie przeczytanie tego. Jasne. Czekamy jeszcze na następne pytania. Mhm. Oczywiście dalej widzów zachęcam do zadawania pytanek. Tak, ja teraz będę dalej myśleć nad tym, jakie teksty i filmy i seriale mnie zmieniły. Zawsze takie pytania biorą mi jakoś zupełnie z zaskoczenia. Jeśli coś przyjdzie jeszcze do głowy, no to... Jasne, będę wspominać, ale przede wszystkim myślę, że tak sama dla siebie będę się nad tym zastanawiać teraz, co mogło mnie ukształtować. Okej, więc z tego, co tutaj widzę, to już mamy koniec pytań na dziś. Tak więc ja bardzo ci dziękuję, Kasiu, za fantastyczną rozmowę. Dzięki ogromne. Widzom dziękuję za wszystkie zadane pytania. I mam nadzieję, że wszystkich oglądających rozmowa zainspirowała tak samo jak mnie, bo naprawdę jesteś bardzo interesującą osobą. Wow, dzięki. I oczywiście zachęcam do obserwowania kariery komiksowej, publicystycznej, jak i kanału na YouTubie Kasi. I zachęcam też do śledzenia social mediów Młodych Razem, żeby nie przegapić następnych rozmów w ramach cyklu Dziewczyny Razem. Bo myślę, że pojawi się jeszcze wiele tak inspirujących kobiet jak Kasia.
Tak więc. Ja też zachęcam do śledzenia Młodych Razem. Robicie super roboty i jestem bardzo szczęśliwa, że coś takiego jak Młodzi Razem istnieje. Dziękuję bardzo. Dziękujemy właściwie w imieniu Młodych Razem. Także dziękuję. Dzięki.